Witam serdecznie w pierwszym odcinku Alfy totalnie totalnie dokładnego symulatora bitwy. Jeszcze chwila opcji, troszkę opcje. Jak są wyjść? Aha, tu jest back. Options. Audio, muzyka, troszkę ciszej. W ogóle wszystko troszkę ciszej. Może tak. Dobra. No więc zaczynamy od pierwszego poziomu. Wikingów sobie wezmę. Nie sądzę, żeby tacy byli. A jak przesuwamy? Aha. No dobra. Jeszcze zostało nam 200 cosiów. O! No tu chyba będzie dość łatwo. Tak, stanowczo jest dość łatwo. Hej! No nie jest dość łatwo. A, jeszcze tam są. Coś mi się z wizją pomieszało. Okej, jak się ten... No... No ale może weźmiemy krzyżowców. Bardziej na... Za 50 złotych. Piechurów. I? Balista. No, ja wiem, trochę jej za mało. Może łuczników raczej. Najlepiej tak, żeby nie strzelali naszym w plecy, bo wiem, że mogą. Hej! No tak. Zwycięstwo, ale raczej słabe. Tak, no dobra, może inaczej. Słów kilka. Jest to jak na razie alfa, więc jest... więc jest... jeszcze pewnie kilka błędów. O! Rydwany! Rydwan. No dobra. No i zobaczmy, no tak troszkę... tak troszkę chaotycznie to wszystko robię. A ci co? Oni jakoś tak... A to nie Rydwan, matko jedyna, toż to Mikołaj na saniach. I zabili mu Renifera, no nie. No straszne. No dobra. Skoro za... Katapulta. Nie, nie sądzę, żeby to zadziałało. Spróbujemy ich ilością. Zupełnie nie ma znaczenia, gdzie ich umieszczam. No i dobra. Próbujemy. Zastosowałem metodę armii chińskiej. Czyli ilość przede wszystkim. Chociaż... troszkę słabo. Au! No oni też mieli krzyżowców.
No, no, no. Ty. Może spróbujmy. Aha. I dorzućmy jeszcze. A, nie starczy. Starczy? To starczy tam. Bang. I. Jeden. A, dobra, niech będzie jeden z głową. Zostało nam 10, czy już nic. No. O, lender. Co? A nie wiem, co to jest, ale dobra. I reszta muszkieterowie. Wow! Czemu strzela? O, no to tak. Chyba muszkieterowie najlepiej się sprawdzają. Póki co. Ale... Czemu oni nie mają bagnetów na tych muszkietach? Nie, no to jest jakieś żałosne, ale dobra, spróbujmy ich. No i teraz... A może taki jeden starczą? Okej, okay. No i próbujemy. Ej, no co jest z wami? No tak, tu nie trochę niecentralnie ich umieściłem. Mają poważne problemy z określeniem kierunku i tak przegrałem. Holender. No dobra. No to spróbujmy może jednak. Co wikingowie mają? Toporkowych. Ze trzech. No i próbujemy. Skoro niestety technika na nic się nie zdała. O, proszę bardzo, wikingowie są jednak troszkę bardziej skuteczni. A, tarczownik z toporem jest lepszy niż tarczownik bez topora. Tutaj oni są ustawieni jakoś tak bardziej w grupie. Te kłombo. No to bez sensu. Nie wiem, co to jest, ale wygląda na bardzo nieprzyjemną rzecz. I ninjas. Ponieważ ci na pewno będą biegli prosto. No, zresztą nie wiem. A próbujmy. Wow. Ale
Tam ci chyba po prostu umarli ze strachu. No okej. Robi się groźnie. Katapulty, ale... Mogę mieć trzy takie cosie. Albo mnóstwo ninjów. Co oni mają w ogóle? A, sztylety. No cóż. Spróbujemy. Oj, trochę za bardzo mi się tu skupiają. O. Hej. No, prawie dobrze, to tylko kwestia. Wikingowie mają... Aha, oni mają topornika. No dobra. Katapulty. No nie, nie chcę powtarzać jego układu, bo to bez sensu. No nic, spróbujmy. Tak. I reszta. Taekwondo. Trochę bardziej chaotycznie, żeby się tak nie zbijali w grupy. Cały czarny. O, ale strasznie dokładne mają te katapulty. No cóż. Chyba, że strzeli sami w siebie nawzajem. O, no trudno. No trudno. Ale niewiele blokowało. Tak, czyli to nie był dobry pomysł. Tak, żeby nie mogli ich trafić za jednym strzałem. No nic, próbujemy. No. Ale co oni tak stoją? To, tak oni stoją cały czas tylko? Ale to nic z tego nie będzie. No cóż. Może jednak prostsze rozwiązanie. Mówiłem, że ich porozkładam. To należało ich porozkładać. A, już nie mam. No dobra, próbujemy. No, myślałem, że łucznicy strzelają troszkę częściej.
Ojojojojojojojoj. Nie jest dobrze. Kwestia w zasięgu. No, kto pierwszy trafi, tak? Kurczę. Ja jeszcze spróbujmy jedną rzecz. Jak bardzo przypadkowe jest to. Było 1 do 0. Proszę bardzo, jednej już nie ma. O! Ale... A. No teraz jest 4 na 1. A 3 na 1. 2 na 1. Yes! No także jak widać, układy mogą się zmieniać. Oho, oho. Idziemy w Napoleona, tak? Powiadasz. No. Ja sądzę, że... Trudno jest troszkę przymierzyć dokładnie, żeby byli... A reszta... Może ninjas? Nie. No dobra. Spróbujmy. Ale czemu ich muszkieterowie biegają? A nasi... Oje, ha, chyba, że to nie są muszkieterowie. Nie, to są krzyżowcy. Ajejejejejej. No to źle to zrobiłem. Myślałem, że to muszkieterowie i będą sobie stali. O, proszę biec w kupie bardziej. Bardziej się skupcie. Bardzo ładnie. No, hehe, traf to. A. No co jest nie tak? Jakiś tu ranny był. No dobra. Ach, to zrobię sobie ostatnią bitwę. Kim oni są? Zerknijmy. Długie łuki. Tarczownicy, no nie wiem. Jakieś ci stojący z tarczami i bez broni nie bardzo do mnie przemawiają. Na razie jest nieźle. Wikingowie. Tylko czemu? Przytłaczające zwycięstwo. Okej. Okay. Przydałaby się armata tutaj. No ale dobrze. Nie szkodzi. Ciekaw jestem, czy każdy strzela. Dobra. Spróbujemy, czy broń palna... tylko oni będą im strzelać w plecy. No trudno, dobra, spróbujmy. Hej!
No jednak broń palna troszkę daje radę. Chociaż. No, jak się przekonali mieszkańcy Dzikiego Zachodu, nie do końca to tak. Mając czarnoprochowy muszkiet, który się ładowało pół minuty, i łuk, z którego można było w tym czasie wystrzelić ze 20 strzał, no nie do końca to tak, no. Zasięg owszem, ale dobra. No cóż, w pierwszym odcinku myślę, że będzie to wszystko. Albo może w trakcie podsumowywania jeszcze rozegram sobie tą bitwę. No zobaczymy, jak tam armaty sprawią się z ninjami. Nie w kupie proszę, bo nie chcemy, żeby nas jedna kula zniszczyła. Dobra. Jak wiem, jak widać, gra jest w fazie na razie testów. Zresztą ona prawdopodobnie nie będzie wiele bardzo inaczej wyglądała, ale no jest zabawna. Czy długo w to się pogra? Nie sądzę. Czy oni właśnie próbowali rzucać shurikenami w armaty? No to nie. Myślałem, że ninjowie są mądrzejsi. O, no tak, to było do przewidzenia. Sądząc po zachowaniu. Podoba mi się gra, ale no, są to testy i na razie zastanawiali się, zdaje się, ile za to chcieć pieniędzy. No nie wiem. Jeżeli dużo, to nie bardzo, bo to nie bardzo, ponieważ tak jak mówię, długo się w to nie pogram. Nie, fajna gra, jeśli chodzi o testowanie, bo to w końcu alfa, to no działa całkiem spoko, jak widać, rzuca FPS-ami w człowieka, aha, ta arena jest taka okrągła jakby, oho, można szerszy point of view mieć, dobra. No cóż. Tak, to w tym odcinku będzie to wszystko. Myślę, że chyba niewiele ich będzie więcej. Taki pojedynczy. Ja tam oczywiście trochę sobie to potestuję, ale żeby tu coś prezentować, niekoniecznie. No, samą grę jako taką można zaprezentować. Jest fajna. Jakieś tu widziałem gameplay, let's play, typu jakieś tam wielkie osiągnięcia. No nie, raczej nie. Gra jest fajna, warta pokazania. Aha, jeszcze a propos, skąd ją wziąć? No cóż, kiedyś dawno temu zapisałem się, jak tylko się pokazała, na testowanie i odczekawszy dość długo, bo minęły chyba z 2 miesiące i przyszło zaproszenie do testowania. Nie wiem, czy istnieje jakaś inna możliwość, nawet nie próbowałem. Nie szukałem. A, tu mamy jeszcze jakiś sandbox, ale to. Dania, że tak ja ten? A Japonia? Widziałem testy, że nie było jeszcze żadnych dekoracji. No, prezentuje się całkiem. Aha, no w zasadzie, że układamy obie strony, no
Tak sobie. To chyba raczej nie sandbox, tylko może dla dwóch graczy. No. Trzeba by kiedyś spróbować. No nic. Dobra, w takim razie teraz już naprawdę dzięki za oglądanie. Zapraszam do oglądania innych moich Zagrajmy w... No chyba, że znajdę kogoś, z kim sobie tu zagram w Piaskownicy, to wtedy może jeszcze sobie pozwolę zamieścić. Do zobaczenia.